To, że się podoba, nie znaczy, że jest dobre, bo bardzo dużo ludzi tańczy do disco polo. Po co komu open world? Większość ludzi nie przeszła żadnego GTA. Słuchaj, ja w Skyrimie mam 500 godzin. I dalej twierdzę, że Skyrim się straszny. Moim zdaniem Elden Ring byłby lepszą grą, gdyby nie miał open worldu. Łatwiej zrobić grę, tak jak Ubisoft, otwarty świat, nie dać tam nic, tylko ikonki na mapie z zajęciami. Ja pragnę zaznaczyć, że wszystkie dobre Fallouty nie miały open worlda, to były stare Fallouty. A ja się zastanawiam, czy Snake Eater, jeżeli on to zobaczy, zagraj w Dragon's Dogma 1 i 2. Snake Eater wypuścił taki film. Mechanika, która niszczy gry. Wiedźmin 3, Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Valhalla i Horizon Zero Dawn. Popatrzcie na te cztery gry i Pytaj się samych siebie, czym one się charakteryzują. Co je wszystkie łączy? Wszystkie te gry zawierają całkowicie generyczne, otwarte światy, które w żaden sposób nie rozwijają formuły rozgrywki. Dlaczego otwarty świat przestał być czymś, do czego podchodzimy z pewną chęcią rzucenia się w nieznane, a stały się one bardziej pustą makietą realnej rzeczywistości? Pierwsze gry z otwartymi mapami, takie jak cyfrowa interpretacja D&D z 75 roku, implementowały go w celu ułatwienia otwartego prowadzenia rozgrywki. Eliminowało to konieczność tworzenia złożonych map i poziomów, bo wszystko dało się wygenerować. Ej, Cyberpunk miał open world? Tak? A co w nim było Musisz mi powiedzieć, bo ja w Cyberpunka nawet nie grałem i chyba nie zagram nigdy. Elden Ring miał spoko open world? Moim zdaniem Elden Ring byłby lepszą grą, gdyby nie miał open worldu. Ale trochę się nudził potem. Dokładnie. Mi też się podobał open world w Elden Ringu. Ale Elden Ring byłby lepszy, gdyby nie był open world. Więc po ten open world. Niby stary jesteś, ale coś tam jeszcze myślisz. No człowieku. Ale Pillar, tak zastanów się, no czemu ty twierdzisz, że jest. Powiedz mi czemu w takim razie. Bo nie można, mówisz, ja też mogę powiedzieć, ty, a mi się podobało, no i co? Ja mówię autentycznie z perspektywy kogoś, kto nie grał w Cyberpunka, bo był niezainteresowany absolutnie i do tej pory nie widzę nic zachęcającego. Więc wychodzi na to, że open world to jest trochę taka zapchaj dziura do łażenia tylko. Losowo. Na tym samym koncepcie opierała się też zresztą Ultima czy Daggerfall. Nie były to jednak gry, które faktycznie tę formułę rozwijały, bo tym była Zelda, która na stałe zaimplementowała do gier motyw eksploracji. W swojej otwartej strukturze gra dalej dawała nam poczucie celu, nie rzucając nas losowo w świat, tylko starannie rozmieszczając elementy wymagane do progresji. Jeden z pierwszych kroków w kierunku bardziej współczesnego sposobu tworzenia otwartych map wykonał zespół Rockstara, tworząc pierwszą odsłonę GTA i to z tą grą zaczęły się pierwsze problemy. Współczesne otwarte światy. No tylko widzisz, na przykład GTA było zawsze jakby open world pod pewnym względem, ale nie bez powodu. Dlatego, że tam ten otwarty świat ma sens, bo tak naprawdę z tego co wiem, większość ludzi nie przeszła żadnego GTA. Większość ludzi grająca w GTA, przynajmniej te wcześniejsze, to było po prostu wpadam, robię misje, jeżdżę, rabuję, policja mnie goni, się faska, nie? Nikt nie robił historii i bardzo dużo ludzi w ogóle później się szczeił, że GTA ma historię, nie? Ja przeszedłem wszystkie i bardzo mi się podobały, mimo że jakby samego vibe'u GTA w ogóle mi się nie podoba, nie? Ale wszystkie fabularne te przeszedłem mi się bardzo podobały. Tylko, że tak jak mówię, dużo ludzi grało właśnie w ten sposób, co znaczy, że ten świat otwarty miał sens, bo to miała być piaskownica z przeszkodami, żebyś mógł po niej zapierdzielać samochodem od policji uciekając, nie? To był sens tego otwartego świata. Wydawało mi się, że otwarty świat w Cyberpunku nie jest tak pusty jak większość. Słuchaj, może nie być tak pusty, ale to jest prosty argument. Czy gra byłaby lepsza, gdyby nie była open world? Bo mogła być robiona w inny sposób. Mogła być linearna, mogły być huby, tak jak w Vampire the Masquerade kiedyś. W GTA jeszcze sidequesty są rozrzucane po świecie, to też pomaga. No to swoją drogą, tylko że mówię, no główny fokus jakby w GTA to jest właśnie to, że to jest piaskownica, to jest sandbox, to jest zabawa. Tak jak GTA to jest dosłownie symulacja tego dywanu z ulicami, co wszyscy mieli, nie? I jeżdżenia po tym samochodzikiem. Można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony mamy te będące elementarnymi narzędziami w rozgrywce, a z drugiej te sztucznie ją wydłużające. Pomyślcie o tym w ten sposób. Jak wyglądałby... Czyli to, co mówię. W GTA to jest element, który stricte pomaga i trochę może motywuje do grania właśnie w ten sposób, w takie bullshitowanie, nie? A w innych grach, tak jak w Wiedziu może, w Eldenie też jakby do tego, do wydłużania rozgrywki służy tak naprawdę, bo musisz podróżować. Jakby o wiele szybciej zwiedzić
zwiedzisz wszystkie zakamarki w grze liniowej. Mi się wydaje, że open world to tak trochę buduje GTA. Może i tak. Bo de facto jakby na przykład struktura open worldu w Red Deadzie jest taka, on wydłuża grę. Tylko, że jakby gra sama w sobie zmusza cię, żebyś się przemieszczał z fabułą. Cała banda, nie, od miasta do miasta jeździ. I możesz na sam początku, na sam koniec gry polecieć, jak masz ochotę, ale to jakby nic cię nie zachęca do tego zupełnie. Łatwiej jest robić sidequesty w open worldzie niż grze liniowej, a teraz gra bez sidequestów, to nie gra przecież. Dokładnie, łatwiej zrobić grę, tak jak Ubisoft, otwarty świat, nie dać tam nic, tylko ikonki na mapie z zajęciami i każde to zajęcie, dojechanie do zajęcia to jest 10 minut czy 15, wykonanie tej czynności to jest następne 10 czy 15, dwie ikonki, voila, godzina gameplayu. No dobra, to liczymy, czyli trzeba nam jakieś 60 ikonek na mapie, to jest 30 godzin, plus kampania 10 godzin. Po, voila, mamy 40 godzin rozgrywki, nie? Za 300 zł. I jak myślę o open world, to myślę o GTA. Na przykład Elden byłby lepszy, gdyby był grą liniową, ponieważ nie byłby takiego czegoś jak overlevel. Znaczy, mógłby być, dalej da się, ale musiałbyś overlevelować celowo. W poprzednich Soulsach ciężko było jakby naturalnie przelevelować bossa, bo Miyazaki miał dokładną kontrolę, nie? Że od tego bossa do następnego masz tyle terenu i tyle jest tu potworów i znajdziek i zakładamy, że przejdziesz to raz, dwa razy, nie? Może zginiesz raz po drodze, trochę stracisz, trochę nie tych dusz. Więc jakby oni wiedzą, ile mniej więcej tych dusz byś miał, jaki level mniej więcej byś nabił. A już w Eldenie jest gorzej, nie? A ten pomysł hubu w ogóle nie pasuje do Cyberpunka, ponieważ to jest RPG, role-playing game, gdzie można grać jako V, jak chce. Grałeś w Deus Exa? Bo dla mnie Cyberpunk, ja nie grałem, ale dla mnie z tego, co widziałem w nagraniach, Cyberpunk funkcjonuje identycznie jak Deus Ex. Deus Ex był w całości w hubach i miał sidequesty. Po mojemu to się zaczęło od Skyrima. Ja wiem, że Snake Eater lubi Skyrima. Ja będę się z nim kłócił, bo moim zdaniem Skyrim to nadal miał dobre rzeczy w sobie, ale Skyrim to nadal taka jakby spadkowa, nie? Morrowind był na górze, później był Oblivion, a później Skyrim gdzieś tam się z klifu, nie? Wiedźmin 3 bez w pełni otwartego świata. Cóż, wyglądałby jak Wiedźmin 2, który dzięki swojej liniowej strukturze posiadał masę przewag nad trójką. No i dwójka mi się bardziej podobała. Ja nie wiem czemu. Ja z trójki nic nie pamiętam. Mimo, że naprawdę fajne, fabularne rzeczy były, smaczki, nie? W trójce. I wyglądała lepiej, wyglądała bardziej jak AAA, dwójka wyglądała jak taka AA. Ale ja z dwójki pamiętam motywy pewne. Dlatego, że no, gra była liniowa. Słuchaj, ja w Skyrimie mam 500 godzin. Większość z tego na modach i dalej twierdzę, że Skyrim się strasznie. Przede wszystkim pozwalał on na przedstawienie szerszej gamy lokacji, gdyż gra nie musiała rozmieszczać tych małych, otwartych map na terenie innej, większej mapy. W Wiedźminie 3 dużo cięższa byłaby implementacja chociażby aktywnej linii frontu otoczonej jakąś ogromną klątwą, bo trzeba by ją jakoś zmieścić na istniejącej mapie. Ale na szczęście Wiedźmin 2 takiego świata nie posiada, więc nie stanowi to problemu i tak... Znaczy... Tu wchodzi fazowanie też można, że nie, że event się dzieje w danym miejscu. Ale na przykład jedno, co kiedyś śmiesznego przeczytałem, to był screenshot z postu na 4chanie. Był ziomek, który grał w Elden Ringa i postanowił zagrać w Bloodborne'a. I jego wrażenia z gry to, zaczynam grę, pierwsze co robię, to wchodzę do Legacy Dungeon, czyli tak jak masz jakiś loch w Elden Ringu czy zamek, nie, do zwiedzenia. Wchodzę do Legacy Dungeon, kończę Legacy Dungeon i po nim jest następne Legacy Dungeon. I znowu Legacy Dungeon. I cała gra jest Legacy Dungeon. Po co komu open world? Gdzie Legacy Dungeon w Elden Ringu to jest obiektywnie najlepsze rzeczy w Eldenie. To są właśnie te lochy zamknięte, rozbudowane. Nie te jaskinie same, nie, powtarzalne, ale te lochy, gdzie masz zamek, w którym trzeba pozwiedzać, połazić, tu ten, masz kilka ścieżek. Taką mapę można było zaimplementować. I teraz, kiedy spojrzymy sobie nie tylko na Wiedźmina 3, ale też i na współczesne gry Ubisoftu, czy czasem nawet na niektóre produkcje Sony, to rzuci nam się w oczy pewien problem. Te światy nie pełnią w tych grach absolutnie żadnej funkcji gameplayowej. I zaznaczę, że nie mówię tu o roli narracyjnej. Ponownie spójrzmy na Wiedźmina 3 i zastanówmy się nad tym, co ten świat oferuje graczom. Przede wszystkim zapewnia on pewne grono aktywności pobocznych, sposób na zdobywanie zasobów i pewną formę zanurzenia gracza w podróż, którą odbywa nasz bohater. Jakie gry mają Sony, mają open world? Spider-Man, Horizon, no właśnie. Taki Dying Light to musi mieć open world, ponieważ jest cały parkour i w ogóle, a gdyby potwórcy potrafili dodać ten parkour do misji i nie tylko, to powiem ci tak. Jeden argument naprzeciw to jest to, że istnieje Mirror's Edge, tylko że to gra się wtedy skupia wokół tego parkouru, nie? Dwa, to już za, że właśnie o to chodzi. Na podobę GTA, Spider-Man, Dying Light, może ktoś pamięta Prototype. Była taka gra. Albo Infamous. To są gry, gdzie otwarty świat miał więcej sensu, bo otwarty
otwarty świat był narzędziem do doświadczenia metody podróży, do przemieszczania się. Bo nie musiałeś tam dreptać, kurwa, jak jełop przez 15 minut, tylko biegałeś po budynkach, skakałeś w niebo i rozumiesz, nie? W każdej grze, w której jest open world, ale jest duże skupienie na jeździe samochodem, możesz to usprawiedliwić tym, że jazda samochodem w grze to jest mechanika i jakby ten świat istnieje po to, żeby właśnie samochodem, chociaż równie dobrze mógłby być zamknięty świat, nie? Mógłby być linearne trasy. No open world w Spider-Manie to jedna z największych zalet tej gry, ale widzisz, open world w Spider-Manie jest zaletą tylko i wyłącznie dlatego, że możesz się wszędzie bujać na tych pajęczynach, okej? Okay? Dlatego, że to jest spełnienie fantazji, że możesz cię na Empire State, że możesz na wszystkie budynki włazić. I jak szybko pajęczynami, wiesz, z jednego końca miasta. Ja na przykład w całym Spider-Manie raz szybkiej podróży użyłem. Raz. Bo wszędzie, ja wolałem się dyndać, k***a, na sznurkach, bo jest fajnie, nie? Chociaż mechanicznie de facto, oprócz podróży, tam nic nie ma, no. Ostatni punkt jest bardziej subiektywny niż inne, dlatego jego znaczenie pozostawiam wam do wolnej interpretacji. Skupmy się na samej mechanice. Świat w Wiedźminie został skonstruowany w sposób, który nie jest elementarną częścią rozgrywki, a jedynie dopełnieniem do istniejącej struktury gry. Nie mamy tam eksploracji, a jedynie taką formę odhaczania pewnych aktywności z listy. Te aktywności nigdy nie są czymś bardziej złożonym, bo wszystko spłyca się tam do wybicia pewnej grupy wrogów, a następnie do zebrania lootu. Nie mamy tam żadnej formy zwiedzania jakichś bardziej unikalnych lokacji, ani głębszego rozwinięcia tych mechanik. W swoim rdzeniu jest to zwykłe wydłużenie gry, które nie implementuje absolutnie niczego nowego. Recyklinguje ono istniejące mechaniki i stara się nas utrzymać przy grze paręnaście godzin dłużej. Podobne efekty dostaniemy, kiedy zestawimy Elden Ringa z serią Dark Souls. Bo w Soulsach dalej mamy tę eksplorację, ale jest ona dużo bardziej płynna. W Eldenie zdarza nam się błądzić po mapie i tak półświadomie biec za jakąś nitką. My tam często nie wiemy, co mamy dalej zrobić. To nie jest zawsze oczywiste. Ja w Eldena grałem w zupełnie inny sposób niż większość graczy, którzy zaczynali. Jak znalazłem pierwszą mapę, wróciłem do pierwszego Grace'a i tak, od pierwszego Grace'a do drugiego. Najpierw lewą stroną sprawdziłem wszystkie zakątki, wróciłem do Grace'a, później prawą stroną wszystkie zakątki, wróciłem. Ja w ten sposób prawie wszystkie dungeony znalazłem. Z drugiego Grace'a patrzę, tu jest jeden tu i jeden tu i znowu wybieram jeden i po prostu robię rundę dookoła i znajduję wszystko. Dlatego, że ja grałem w identyczny sposób w Dark Soulsy, bo przy linearnej eksploracji po prostu tak robisz, że idziesz od ogniska do ogniska i wszystko po drodze starasz się sprawdzić. Lewą stronę, prawą stronę, nie? Bo po środku to widać. Oczywiste, gdzie mamy iść i potrafi to rodzić nawet pewną formę frustracji, bo gra zamiast zapewnić nam wyzwanie, po które przyszliśmy, to karmi nas takim spotęgowanym poczuciem zagubienia i repetytywnym kontentem. To dla wielu może być fajne, choć mój subiektywny odbiór tej mechaniki jest raczej negatywny. I podobnie zdają się myśleć też moi odbiorcy, bo w ankiecie wskazaliście świat Soulsów jako ten przyjemniejszy w odbiorze. I całkowicie to rozumiem, bo te gry wciąż są stworzone w taki bardzo otwarty sposób. My tam często backtrackujemy po lokacjach, nawet w dużo... DS2 to był open world, nie? Nie. Dark Souls 2 to było Dark Souls 1 na odwrót. W Dark Soulsie 1, co miałeś zrobić, to dotrzeć do Firelinku, z Firelinku dojść do Anor Londo, dostać wesel, który pozwala ci się teleportować i w momencie otrzymania wesela otwiera ci się, że masz jedną drogę, drugą drogę, trzecią drogę, czwartą drogę. W Dark Soulsach 2 docierasz do Majuli i w Majuli masz jedną drogę, drugą drogę, trzecią drogę, czwartą drogę. I jak je wszystkie zrobisz, to otwierają ci się drzwi, które prowadzą do końca. I to jest pojedyncza wtedy trasa. Dosłownie Elden Ring to jest pierwszy open world. Bo nawet Sekiro, mimo że wydawało się duże chwilami i otwarte, to nadal było linearne. Oni tworzą linearne światy, ale bardzo dobrze. I jak w The Last of Us, linearny świat, to korytarz i później masz arenę, gdzie widzisz murki, za którymi będziesz się chował, jak strzelasz, nie? From robiąc to samo, zamiast takiej gównianej areny, daje lokację, daje kawałek zamku poplątanego, wiesz, tutaj skrót się zawija, gdzieś tam idzie, nie? Nawet ten Faron Swamp durny, nie? O bardziej liniowej trójce, ale gra przedstawia nam ten element eksploracji w taki bardzo zamknięty sposób. Ciekawym jest więc to, że gdy zadałem analogiczne pytanie dotyczące Wiedźmina w dwóch nieco odmiennych środowiskach, to uzyskałem nieco odmienne odpowiedzi. Widzowie z mojego kanału byli dosyć niezdecydowani, gdyż wyniki wynoszą tam prawie dokładnie 50-50%. Drugą ankietę na swoim kanale zrobił Kiszak, więc dzięki, kumplu. Tak czy inaczej, jego widzowie wskazali, że wolą oni mimo wszystko świat Wiedźmina 3. Z czego to wynika? Ciężko powiedzieć, bo ten na pewno nie wyróżnia się w swojej strukturze od formuły Ubisoftu. Lepiej wygląda. Lepiej wygląda? To ja wiem, że Snake Eater będzie się z tego naśmiewał.
Wiedźmin Trójka był lepiej marketingowany, miał więcej hajsu na włożone we wszystko, tak mi się wydaje. Wyglądał bardziej baśniowo, Geralt nie wyglądał jak upośledzony. Tak w sumie jak teraz sobie pomyślę, to jedyne open worldy, jakie sprawiały mi przyjemność, to właśnie RDR2, GTA i Cyberpunk. Mówię, co do Cyberpunka się nie wypowiem, bo nie jestem w stanie. Trzeba mieć na uwadze, jak mówisz, że coś ci się podoba, to często nie znaczy to, że to jest dobre, tylko że inne rzeczy współgrały albo zasłaniały to na tyle, że i tak miło spędzałeś czas. Bo na przykład, jeżeli jesteś super fanem cyberpunka jako gatunku, tak? Neon, science fiction i tak dalej, to samo bycie w tym świecie, nawet jeżeli on nie jest doskonały, czy technicznie, czy projektowo, to będzie ci farbowało, wiesz, odbiór, nie? Także na to też trzeba zwracać uwagę. Która przesadnie lubiana nie jest. Bardzo możliwe, że buduje on iluzję tego, że świat jest głębszy niż faktycznie wskazywałaby na to rzeczywistość. Gdyby przykładowe asasyny nie posiadały otwartego świata, to obcowanie z większością z tych gier byłoby relatywnie podobne, ale gry byłyby znacząco krótsze, gdyż nie musielibyśmy wtedy podróżować między lokacjami. Otwarte świat... Cyberpunk to była pierwsza moja styczność z tym gatunkiem. Tak, ale może on do ciebie trafia. To jest tak, jak kiedy znajdziesz twój nowy ulubiony zespół. To, że pierwszy raz czegoś doświadczasz, to nie znaczy, że nie będziesz miał zafarbowanego odbioru tego przez różowe okulary, takie, wiesz, które powstały na skutek tego, że coś do ciebie trafiło. I again, to nie musi być dobre. To, że się podoba, nie znaczy, że jest dobre, bo bardzo dużo ludzi tańczy do disco polo i nikt się ze mną nie będzie kłócił, że disco polo to dobra muzyka. Światy tworzą pewną iluzję swobody, pozwalają nam dowolnie dobierać aktywności, przez co granie zmusza nas do realizowania konkretnego kontentu. I nie chodzi tu o pełną wolność, bo nie mówimy jednak o sandboxach, a bardziej o możliwość wyboru pomiędzy jedną aktywnością a drugą. Natomiast w światach półotwartych nie jest to aż tak proste do zaimplementowania. Wiedźmin 3 zdaje się być wyjątkiem, bo inne gry o podobnej formule zbierają często masę krytyki. Powód tego jest skrajnie prosty. Kiedy Wiedźmin 3 wychodził w 2015 roku, to nie mieliśmy realnie dużej ilości gier z otwartym światem, które tak metodycznie podchodziłyby do tej struktury. Oczywiście Wiedźmin był bazowany na strukturze ubisoftowej, ale w 2015 roku byliśmy świeżo po wydaniu Far Crya 4 i Black Flaga. Ta powtarzalność była już powoli zauważalna, ale nie rzucała się w oczy. Potem z identyczną formułą wyszedł Horizon, Spider-Man, Days Gone, Cyberpunk, Ghost Recon, Dying Light, Just Cause, potem kolejne Far Crye, nowa era asasynów, Fallen Order, Jedi Survivor. Fallen Order chyba nie do końca. Fallen Order wydawał mi się bardziej korytarzowy. W Wiedźmin 3 fakt były znaczniki z jakimiś nudnymi skarbami, ale często zwiedzanie świata doprowadzało cię do jakiegoś dziwnego i nietopowego questu, a to z trolem na straży, a to jakimś buzikiem, którego chrzcili. Tak, w piwnicy udawał bożka, nie zwałbym tego open world repetytywnym. Tak, ale właśnie to jest problem. Ja wiem, że ciężko, ale chwilę się zastanów. Wszystko to, co powiedziałeś, nic z tego nie jest mechaniką. Rozumiesz? Snake Eater mówi z perspektywy mechanicznej. Wszystko, co wymieniłeś, to ja się zgodzę. I to może przyczyniać się do lepszego odbioru tego otwartego świata. I może współgrać z tym otwartym światem. Ale wszystko, co powiedziałeś, to są wątki fabularne. To są smaczki dla ludzi, którzy lubią czytać jakieś historyjki, opowiastki. Jeżeli analizujesz coś z perspektywy mechanicznej, to musisz postawić się na miejscu kogoś, kto jest absolutnie niezainteresowany fabułą. Tylko jakie przyciski on wciska i co się dzieje z tego powodu. Open World w Elden Ringu to mnie w... Dowiedziałem się dopiero, że ja mam gdzieś iść i zabić bossa po 10 godzinach gry. A gdybyś grał w trójkę, Dark Soulsy, po zwiedzeniu pewnego obszaru, wszystko co ci zostało, to przejść przez bramę za mgłą, przez Fog Gate'a. I wiesz, że tylko tam masz iść, tylko to cię interesuje. I wiele, wiele więcej. Każda z tych gier posiada ten sam fundament. Kojarzycie może te opuszczone osiedle w Turcji, pełne takich około disneyowskich zamków? Jeden taki budynek mógłby być niezły, ale tysiące identycznych, postawionych obok siebie konstrukcji nie wygląda zbyt dobrze. Wygląda smutno, pusto i wręcz dystopijnie. Te światy są identyczne w swojej strukturze gameplayowej. Wyglądają jak karykaturalne kopie samych siebie, które kolejne osoby, będące niżej w łańcuchu pokarmowym, starają się nieudolnie kopiować. I tak, są osoby, którym te światy się podobają, ale wydaje mi się, że jest to kwestia czasu, bo z każdą kolejną grą zaczniecie po prostu zauważać pewne wzorce i paterny. Jeśli z podobnych gier przeszliście tylko Wiedźmina, to dobrze dla was, ale spróbujcie usiąść z podobnym nastawieniem do Outlawsów czy Horizona, a zapewniam was, że będziecie mieli po czasie dosyć. Deweloperzy nie potrafią tworzyć dzisiaj nowych rzeczy, oni kopiują to, co działało wcześniej. To nie jest cecha tylko Ubisoftu, bo prawie każdy robi to samo. A ja się zastanawiam, czy Snake Eater, jeżeli on to zobaczy, zagraj w Dragon's Dogma 1 i 2
i powiedz mi, bo to też jest open world. Ja jestem ciekaw jego reakcji, bo bardzo dużo ludzi nie lubiło Dogmy. Problemem jest to, że twórcy nie rozumieją tego, co sprawia, że te światy są takie dobre. Oni je bezmyślnie kopiują, ale nawet nie wiedzą, co powinni wziąć z oryginału. I widać to chociażby po tym, że kastrują z nich eksplorację. Znakomicie opisał to Rock w trakcie komentowania jednego z moich materiałów, więc pozwolę sobie przywołać jego wypowiedź. Gry Ubisoftu nie mają nic wspólnego z udaną eksploracją. Albo masz mapę usraną znacznikami i to jest nudne i chodzisz od punktu do punktu i tam nie ma żadnej eksploracji. Bo co to za eksploracja, kiedy wiesz, co się znajduje na końcu podróży? Gdzie jest ta niespodzianka? Gdzie jest ta tajemnica? W Skyrimie coś ci się pojawiało na kompasie i mogłeś tam iść, nie musiałeś tam iść. Więc te gry Bethesdy miały w sobie coś takiego. Nie wiedziałeś, do czego docierasz. Nie wiedziałeś, co znajdziesz. Więc Fallout by było wiele lepsze od tego open worlda, no chyba, że jakiś Fallout z fabuły, na przykład Fallout 4, gdzie każdy ma fabułę. Ja pragnę zaznaczyć, że wszystkie dobre Fallouty nie miały open worlda, to były stare Fallouty. Jeden wyjątek to jest New Vegas, w którym ten otwarty świat też był bardzo ukierunkowany i mało tego, kwestia jest taka, że w Falloutie New Vegas ten otwarty świat, raz, że właśnie eksploracja była bardzo fajna, bo to była pustynia, ale zawsze coś mogłeś znaleźć. Jakby gdzie się nie ruszy, ona była mała, była zeskalowana, że gdzie nie pójdziesz, to gdzieś się wpierdzielisz i coś znajdziesz, nie? Mało tego, jak wychodzisz z pierwszej wioski, to oni ci pokazują, masz iść tam, tam jest Vegas, nie? I ty widzisz to na horyzoncie, ale każą ci iść naokoło, w przeciwną stronę. I możesz mieć to w dupie i iść wprost do Vegas. I robiąc to, natrafiasz na typa, który ci mówi, ty cię tam są, tam jest dolina Deathclaw, ty one cię tam rozszarpią na, wiesz, na strzępy, nie? I możesz próbować przejść. I one cię zabiją. Ale jest możliwość. Więc jakby świat mówi, nie, jesteś zbyt gówniany, idź naokoło, nabij level, nie? Na tym polega. Ubisoft robi to fatalnie. W każdym Assassinie robi to fatalnie. Mimo, że ja lubię grać w te Assassiny, to nie można powiedzieć, że to są gry, które eksploracyjnie mają jakieś znaczenie, że coś nowego wnoszą, że są ciekawe, że są interesujące. Chociaż wiecie, no to jest zawsze, to jest akurat, to może być kwestia subiektywna. Mnie to nie interesuje, co tam jest na końcu tego znacznika, bo co mnie ma interesować, jak z reguły jest jasno opisane, co tam jest. Eksploracja zniknęła z gier już dawno temu, a jest ona skrajnie istotnym elementem w tworzeniu otwartych światów. Weźmy z powrotem tego nieszczęsnego Wiedźmina. Widzimy znak zapytania na mapie, ale zrobiliśmy ich już wcześniej 40. O, to jest mój problem. Raz, że połowa tych znaków to jest absolutnie po prostu w dupie to mam. Dwa, odkryjesz za którymś razem mapę i zobaczysz właśnie to, co tutaj jest. I co? I ja mam ze świadomością, że 40 godzin czeka mnie pływania łódką? Od znaku zapytania do znaku zapytania? Co to jest? To jest właśnie rezultat, jeżeli ignorujesz sidequesty. Bo jeżeli dojdziesz do miejsca, w którym tam plotki, pierdoły poczytasz i pojawi ci się kilka znaków zapytania, to ty robisz rundę i masz to wszystko odkryte. Ale jeżeli przez 10 godzin będziesz to ignorować i po prostu walisz wątkiem głównym, to kończysz z taką mapą. Z lekkimi natręctwami dla mnie to jest tragedia. Bo ja będę zmuszony przecierpieć i przeorać to wszystko. Nawet jeżeli mi się to nie będzie podobało. Na przykład Denie tyle dobrego, że tego nie ma. Rzeczy dodatkowe są, jak je znajdziesz, to eksploracja, okej, okay, ale jak nie, trudno. To, co wcześniej powiedziałem, na przykład, tak jak mówię, Skyrim mi się nie podoba, ale Skyrim nadal robił to, co poprzednie Elder Scrollsy. Rzeczy pojawiają ci się nie na mapie, ale na kompasie, jak jesteś gdzieś w pobliżu. Albo jak usłyszysz, dostaniesz questa czy transmisję, to pokażą ci na mapie, że to jest tu. Ale ogólnie, idąc przez mapę, to tylko na kompasie ci rzeczy wyskakują. I możesz, o, patrzysz jaskinia, dobra, walisz tam i wtedy ci się to pojawi, nie? Czemu mielibyśmy do niego iść, jeśli wiemy, co tam będzie? W końcu w grze mamy kilka różnych możliwości i żadna z nich nie jest specjalnie unikalna. Czemu mielibyśmy iść po kolejną skrzynkę w Assassinie? Przypomnijmy sobie formułę pętli rozgrywki, o której opowiadałem w innym materiale. Gra tego typu zapewnia wyzwanie i nagrodę, ale nie buduje w ciekawy sposób tej antycypacji i obietnicy. My wiemy, co nas czeka od początku, więc dlaczego mamy tam iść? Gry opierające się na eksploracji budują dodatkowe emocje związane z odkrywaniem tych miejsc. Nie chodzi tu nawet o formułę eksploracyjną stworzoną na bazie Zeldy, ale o taki bardzo mocno uproszczony schemat. Przykładowo Elder Scrollsy i Fallouty opierają się na tym, że bazowo nie mamy żadnej wiedzy na temat lokacji znajdujących się na mapie. Możemy dopiero usłyszeć coś w trakcie różnych dialogów w mieście, ale są to pomniejsze sugestie. Dopiero kiedy dotrzemy w okolice pewnej lokacji, to zacznie się nam ona wyświetlać na kompasie. I tutaj całkowicie bez żartów, trzeba wspomnieć o geniuszu Todda Howarda i reszty projektantów z Bethesdy. Tak, bo to jest naprawdę dobre.
dobry, której trafiamy, dobry prawie aspekt. Nigdy nie jest płytką wydmuszką, która udaje faktyczny dungeon. Wchodzicie do prostej jaskini, prawda? To w środku znajdujecie grupę przeciwników, ukryte za skillcheckami skarby i niekiedy spektakularnego bossa, który wydropi wam jedną z kilku unikalnych smoczych masek. A to tylko losowa jaskini. Oto ja już mówiłem, że on bo te... Te kilku unikalnych, tych masek to jest chyba z 9, a dungeonów jest ze 100, także spokojna rozczochrana. Dwa, musimy się uporać z kombatem, który absolutnie sie wszystkie możliwe po prostu drążki na płocie, bo kombat z Skerim to jest porażka, także i tu nie ma dyskusji. Skinia, która na pozór nie wyróżnia się absolutnie niczym od innych. I tutaj właśnie zawiódł Starfield, bo gra z proceduralnie generowanymi lokacjami zwyczajnie nie jest w stanie tego zapewnić, bo wszystko opiera się tam na gotowych klockach. W końcu, kiedy wchodzimy do dungeonu w Minecrafcie, to wiemy, czego szukamy. Wiemy, że będzie tam biblioteka i portal do Endu. Nie może nas to zaskoczyć, dlatego to poczucie przygody i odkrywania nowych elementów rozgrywki znika, kiedy tylko zauważymy tę schematyczność. I Skyrim mógłby mieć podobny problem, bo wiele lochów jest tam wykonanych z podobnych klocków, ale tam zastosowano właśnie ten element zaskoczenia. Są gry, które zagłębiają się jeszcze mocniej w ideę odkrywania ich świata. Elden Ring i Zelda to gry, które opierają się na prostej regule. Jeśli gracz ma wrażenie, że coś znajdzie w danej lokacji, to musi tam coś znaleźć. Nie ma innej możliwości. Widzicie dużą wieżę, to na pewno coś tam będzie. Widzicie jaskinię, to możecie do niej wejść. Widzicie górę, to możecie się na nią wspiąć i gra was za to wynagrodzi. Te gry nie dość, że nie tworzą sztucznej iluzji przepełnionego zawartością świata, to jeszcze dostarczają nam odpowiednią nagrodę za naszą ciekawość. To właśnie musi być myśl przewodnia otwartego świata. Zamiast tego wiele współczesnych gier nie potrafi wykorzystać obecności ogromnej mapy na swoją korzyść. To są mapy, których nie musimy zwiedzać, one tam po prostu są. Mamy tam porozstawiane jakieś zabawki, ale to zasadniczo tyle, bo obecni deweloperzy nie tworzą doświadczeń, tylko produkty. Kiedy sprzedajecie przykładowy telefon, to wymieniacie jego funkcję. Ekran OLED, obsługa 5G czy inne gówna. Nie wiem, nie prowadzę techwika. Ale wiecie, jak według Ubisoftu, Electronic Arts, CD Projektu czy Bethesdy sprzedać grę? Wrzucić w nią funkcje, które można wypisać na stronie sklepu. Funkcje sprawdzone, o których poprawnej implementacji nie masz pojęcia. Jak chociażby otwarte światy. Jak jednak tworzyć je poprawnie? To jest dobre pytanie. Mamy kilka cech, które od razu mogą rzucić się nam na język. Na pewno kluczowa jest wspomniana eksploracja, ale nie jest ona złotym kluczem. Bardzo ważne jest stworzenie przy tym odpowiedniego sposobu podróżowania po świecie. Parkour i pływanie statkami w Assassinach, konie w Red Deadzie czy auta w GTA. Pewna osobna mechanika z własną głębią, która sprawia, że podróż między lokacjami jest czymś angażującym. Kiedy Czyli to, co mówiłem, no, że jeżeli już ten otwarty świat jest, to żeby mechanicznie coś było, co cię angażuje. Jakaś podróż, cokolwiek, nie? Także to jest dobry patent. Biegniemy w Asesynie, musimy zwrócić uwagę na budynki, którymi się poruszamy. Zwracamy uwagę na przeciwników stojących nam na drodze, na geometrię mapy i tak dalej. W Wiedźminie 3 po prostu trzymamy przycisk, a płotka dojedzie do celu sama. Do tego ważne jest stworzenie pewnego poczucia przygody i takie zaskakiwanie gracza nowymi okolicznościami. Chociażby Red Dead w znakomity sposób potrafi zaskakiwać gracza w pozornie odkrytych lokacjach, bo kiedy przejedziemy daną drogą w Wiedźminie po raz pierwszy, to z reguły zobaczymy cały przygotowany content, a u Rockstara często jeździmy wiele razy tą samą ścieżką i gra często bawi się jej przedstawieniem, spawnuje random eventy i buduje wręcz losowe linie fabularne, które rozwijamy przez spotykanie losowych postaci na mapie, które przy każdym spotkaniu inaczej na nas reagują. Bardzo dobre jest także wykorzystywanie otwartej mapy, aby pokazać wpływ gracza na świat. Tutaj można wskazać nawet Skyrima, w którym miasta mogą zostać wizualnie zniszczone przez podjęcie się zadań związanych z wojną domową. Oczywiście jest to dosyć wybiórczy przykład, bo wiele zadań po prostu jest ignorowanych w świecie gry, ale mam wrażenie, że są to właśnie rzeczy, o których deweloperzy w innych grach zapomnieli. Te światy stały się jedynie pustą przestrzenią między questami, która jest losowo wypełniana. I niestety, ale buduje to poczucie pustki, makietowości i sztuczności. A szkoda.
to tyle. Na koniec zapraszam was na Twitcha, gdzie streamuję prawie codziennie. Jeśli nie macie czasu na streamy, to polecam kanał z shotami. Właśnie, co do kanału z shotami, to nie prowadzę go sam, bo pomaga mi w tym mój montażysta, Kamuna, który zarabia 100% przychodów z tego kanału. Jednakże mamy z tym lekki problem, bo odblokowanie zarabiania na kanale wymaga wbicia 1000 subskrypcji, więc jeżeli chcielibyście pomóc, to zapraszam was do zostawienia subskrypcji. Realnie nic was to nie kosztuje. Ja już klikłem. I tak wyświetlają się tam pod filmami, przynajmniej pójdą do kieszeni twórców. Dziękuję wam za obejrzenie filmu do końca i do następnego. No i ma rację w większości, no. Mówię, on... Ja nie wiem, czemu z tej kitry Skyrim ma broni. Ja kiedyś będę musiał się z nim pokłócić, bo jednak Skyrim to jest trochę dupa zbita z mojej strony, mi się wydaje. No ale to nic. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.